Festiwal biegowy organizowany podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju pozostaje na Sądecczyźnie. Po tym jak forum definitywnie przeniosło się z Krynicy do Karpacza, pod znakiem zapytania stanęło miejsce, gdzie będzie się odbywać festiwal biegowy, który co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem biegaczy. Postanowiliśmy organizować kolejną edycję, kolejne edycje festiwalu biegów na terenie Sądecczyzny, z tym tylko, że punktem odniesienia do wszystkich kolejnych festiwalów, które będą się odbywały począwszy od roku 2021, będzie Piwniczna. Ale to wydarzenie nie mogłoby się odbyć, gdyby wspólnie z Piwniczną, wspólnie z Fundacją Festiwal Biegów nie współpracowały gmina Rytro, gmina Stary Sącz i miasto Nowy Sącz. Samorządy Nowego i Starego Sącza oraz Piwnicznej i Rytra podpisały deklarację dotyczącą organizacji festiwalu. Ja chciałbym jednak na koniec jeszcze raz podkreślić bardzo dużą rolę pana przewodniczącego Zygmunta Berdychowskiego właśnie w tym, że ta duża, wielka impreza pozostała na Sądecczyźnie, że możemy się cieszyć tutaj z wizyty wielu biegaczy, że możemy się sami cieszyć tą imprezą. Myślę, że ta niezwykle ciekawa impreza, która przyciąga rzesze biegaczy, ale również ich rodzin na Sądecczyznę, będzie się również bardzo dobrze czuła w Dolinie Popradu, a nasza współpraca przy okazji tych biegów jest dobrym takim zaczątkiem w jeszcze większej zacieśnionej współpracy pomiędzy naszymi samorządami. Już wielu lat bierzemy udział, może nie tyle w organizacji, co w tym, że przez naszą miejscowość, naszą gminę Rytro przebiegają dwie główne trasy na 100 km i zaczyna się, też start był na 64 km, więc jest to jakby kontynuacja w tej chwili. Być może będziemy bardziej zaangażowani w organizację. Szczegóły i dokładna trasa biegowa zostaną już wkrótce podane do publicznej wiadomości. Główna pętla, czyli bieg na 100 km, będzie rozgrywany na tej samej trasie. Nie będziemy tylko zbiegać do Krynicy. Cała pozostała trasa będzie dokładnie taka sama jak ta, którą biegliśmy w roku 2020 i w latach wcześniejszych. Biegi na 64 km, na 34 km będą rozgrywane dokładnie na tej samej trasie. Bieg na 22 km na tej samej trasie górskiej będzie rozgrywany co dotychczas. Z tym tylko, że meta niektórych biegów bądź ich starty będą w różnych miejscach. W tym roku partnerem wydarzenia będzie Fundacja Newag.